Był 1 czerwca 1991 roku, kiedy to Ojciec Święty rozpoczynał swoją czwartą wizytę w ojczyźnie. Dni wielkiej euforii, jaka zapanowała wśród Polaków, papież zmącił nieco trudną katechezą opartą na dekalogu. Jan Paweł II mówił do rodaków o pułapkach i zagrożeniach, jakie niosła nowa rzeczywistość. Jedną z kwestii spornych była obecność Kościoła i religii w życiu publicznym. Kontrowersje budziło nauczanie religii w szkołach, udział duchownych w uroczystościach państwowych, a sprawa ustawy antyaborcyjnej podzieliła naród. Przybywał więc do kraju niczym Mojżesz, który staje na czele dopiero co wyzwolonego, ale wciąż błądzącego narodu, by dać mu przykazania i poprowadzić ku ziemi obiecanej. Dziś, kiedy minęło 20 lat od tych pamiętnych chwil, nasz wielki rodak jest już w domu Ojca. Za kilka dni obchodzić będziemy drugą rocznicę jego beatyfikacji. Posłuchajmy raz jeszcze przesłania, jakie pozostawił nam Jan Paweł II w tej jednej z bodaj najtrudniejszych podróży do ojczyzny. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, a w sposób szczególny w imieniu dzieci z parafialnej scholi Ziarenka Nadziei, serdecznie zapraszamy na koncert pod tytułem Jan Paweł II, 10 słów. Miłość głosiłeś, pisząc wiersze swe.
stworzyłeś Boży dom, na tron Piotrowy powołał Cię Pan. Krzyż i różaniec wniosłeś w ręku swe. Zasłona zawiści chciała pokonać słowa, lecz ludzie podnieśli swoje czyste dłonie, łańcuchem miłości złączyli serca swe, by przy Tobie trwać, na tron Piotrowy powołał Cię Pan. Ojcze, zostań z nami i ochranij nas. Nie pozwól zapomnieć, co dla nas jest ważne, moralne.